Siemanko, przed Wami w nowym filmie Karol i Andrzej Wielkier. Witam Was bardzo serdecznie na kanale o transporcie międzynarodowym, o rolnictwie, trochę o sporcie, trochę o życiu. Bo tylko o życiu. Właśnie tak jak to jest, tak jak to wygląda, tak jest to nagrywane. A dzisiaj bardzo kontrowersyjny temat, czyli czy warto zostać kierowcą zawodowym, kierowcą tyra, tak? Tak, kierowca tyra. Kierowcą tyra, czy tam ciężarówki. No i spróbujemy Wam to nakreślić. Ja z 8-letnim doświadczeniem i Karol. Prawo jazdy trochę dłużej ma, ale staż pracy jakiś tam roczny. Zresztą wiecie, no co Wam będę mówił, jak kurde już oglądacie z nami któryś film. Tak to jest, tak? Od czego tu zacząć, tak jakby na szybko powiedzieć? Co wpada do głowy, czy warto zostać kierowcą zawodowym, to co tak wpada do głowy? Na pierwszą myśl. No, że nikt tego nie wie. Że nikt tego do sam końca musisz nie sprawdzić. Nie? Tak, jednym, sam... jednym pasuje, innym nie. No, tak, na przykład ja mogę powiedzieć kilka takich aspektów plusowych. I wy, kierowcy, którzy oglądają, albo nie kierowcy, albo osoby, które się inspirują, chciałyby zostać kierowcami, będziecie mogli to przerobić i coś się odnieść w komentarzu albo coś. Pierwszym takim dużym plusem tej pracy jest to, że siedzisz sam za tym biurkiem, za kółkiem, no nie, kierownicy, i sam dla siebie ustalasz trochę ten czas. Niech ci tam nie gęgeoli nad głową czy coś. I jeśli tak się czujesz na tych trasach, dajesz radę sobie z ogarnianiem nowych tras, wybieraniem, z jechaniem w różne miejsca, w różne państwa i nie męczy cię to, bo wiele osób męczy, to jest zarąbisty plus, że ktoś ci nie daje jakiejś tam presji, że ty masz za małe wyniki, ty masz za duże wyniki. Zazwyczaj są zawsze za małe. No różne są firmy tam, w jednych bardziej cię kontrolują, w innych w ogóle cię nie kontrolują. Tak. Dostajesz tam SMS-a, 3 SMS-y w tygodniu i robisz robotę. Tak, i jeśli jesteś po szkoleniu u AWR-y albo u Karola, po miesięcznym, dwumiesięcznym, trzymiesięcznym, jeśli Karol stwierdzi, ty już jesteś gotowy sam jeździć, to znaczy, że ty jesteś systematyczny, że ty fajnie ogarniasz pracę, tachograf, wszystko ogarniasz tak w miarę na tip-top, nie śpisz po 15 godzin, bo to też opóźnia transport. Zazwyczaj tak. Pracodawcy nie chcą takiego pracownika, co śpią po 15-20 godzin, albo co mają problemy z alkoholem, albo co mają problemy z narkotykami. Tak. To jest taki plus, który naprawdę no, jest to plusem. A z kolei jaki może być minus? Ty, Karol, jakiś daj minus. Minus pracy? Minus kierowcy zawodowego, co dospiera. Co tobie na przykład czujesz, że no kuźwa, gdyby były tylko te minusy, to ja bym już rzucił, no nie? Wiesz, bo zawsze w każdej pracy jest jakiś minus. No nie wiem, co mnie wkurza najbardziej. Najbardziej to mnie wkurza, że ja nie ma gdzie zaparkować na noc, tak? O, że brak miejsc. Tak, aczkolwiek no Francja i Hiszpania tego problemu raczej tak nie mają. Najgorzej i w Niemczech jest, tak? Że chciałoby się czas wyjechać do końca, ale wiesz, że powiedzmy tam czas ci się kończy o 23, a o 23 Niemcy już nie staniesz nawet na płatnym parkingu, nie? Rowera nie ma gdzie postawić czasami. Jakbyś rowerem jechał, to może gdzieś byś oparł o ciężarówkę, no nie? Tak. Naprawdę, i to nie są żarty, naprawdę tak jest. A ciężarówka tak, tachograf ci tam świeci, że już ci się czas kończy, no i nie możesz sobie pojechać gdzieś tam pod market, czy na ulicy stanąć, bo no nie da się, no. Musisz konkretne dozwolone miejsce znaleźć, najlepiej gdzieś tam jakąś rajkę. Wiele razy, tak jak Karol mówi, wiele razy mi się zdarzyło, że pojechałem na jakąś lądówkę, pojechałem w jakieś miasteczko i krążyłem 20 minut. 20 mało minut. Czasami mało, krążyłem po tym miasteczku. No, albo czas przewalasz, nie? Tam niby się opisze wydruk z tachografu, ale to też oni tam różnie trafi się do jakiegoś tam
inspektora, który chce wypisać mandat i nie ma reguły. Po prostu pisze i a jak zobaczy dwa przekroczenia, a teraz o dwa przekroczenia, to jest w ogóle łatwo. Zresztą rzucanie słów moich, co ja mogę? Mogę mówić dużo, a wy tylko potwierdzicie, jest i sporo jest kierowców na kanale, więc tylko potwierdzicie temat. Dobra, teraz ja rzucę minus, a ty z kolei wybierzesz jakiś plus następnym tego zawodu, no nie? I każdy sobie będzie odwzorowywał, czy trochę w tym jest racji, czy nie. Dużym minusem, nie tylko moim, bo wielu kierowców, jest rozłąka. Jest rozłąka z rodziną, z dziećmi. Jeśli macie rodziny, macie dzieci, to jest naprawdę dużym minusem. Często większym minusem właśnie to sprawia taką presję na głowę, na psychiczną presję, że nie jesteśmy w stanie wykonywać tego zawodu. Ponieważ przychodzi weekend, ty siedzisz sam w kabinie. Jeśli nie umiesz sobie radzić, nie umiesz się zająć, na przykład nie zwiedzasz, nie trenujesz, to uciekasz do butelki, uciekasz do jakichś zamknięć w sobie. Niestety tak jest. Wiele osób powie, ja lubię sam być ze sobą, ale to sprawia, że oni mają taki charakter, no nie? A niektórzy lubią towarzystwo, tęsknią za rodziną, tęsknią za dziećmi. Każdy w jakim stopniu tęskni, to jest normalne, ale jedni sobie tam odpierdzielą robotę w tydzień, w dwa i wracają i dalej jakoś to mobilizuje i motywuje do działania i jakoś tam żyją, inni mniej. Czyli to jakby niszczy te więzy rodzinne, na pewno w jakimś stopniu, może każde, no na pewno. Tak, nie przesadzaj. Nie przesadzać? No, każdy człowiek, każda rodzina jest inna i tam jedni sobie radzą i innym to w ogóle nie przeszkadza. Tak. No ja może trochę wyolbrzymiam, ale dobra, musi być, trochę musi być tej goryczki, gdzie niektórzy naprawdę, ja miałem uczniów nawet, którzy do weekendu fajnie się pracowało, a w weekend czuł po prostu, no jakiś nie wiem co było, no nie? Jakby coś zabierało im, kurczę, tętno życia, no nie? Czy coś. No jeżeli, przez to, że się stało, jeżeli no nie? Co weekend masz grilla z przyjaciółmi, wyjścia jakieś, mocno imprezowe życie, no to, i nagle to się odcina, to też. To może nie jest to zawód dla ciebie. No. Tak, to jest kwestia właśnie ta. Jeszcze co miałem dołożyć? O, i właśnie jedno mi się nasuwa myśl. Tak samo Piotrek, to samo mój brat. Jak to oglądacie, to na pewno się uśmiechniecie, bo byliśmy kiedyś na przejściu w Bobrownikach i tak sobie siedzimy we trzech. No ja wtedy miałem chyba 23 lata, kolega miał 22. Ja już jeździłem ze 2 lata. Kolega zaczynał i mój brat też jakoś zaczynał, pierwszy raz jechał na Rosję. Siedzimy sobie pod bijadon, taki chłopak ogólnie bardzo pozytywny, elegancki, starszy od nas. Osiemano chłopaki, jak tam, czy wyjeździcie tego, coś tam, no tak, jeździmy na dużych. Dajcie spokój, kurde, no normalnie szkoda życia. No wiele osób starszych też tak mówi, ale on do nas tak szkoda życia, masakra. Ja mówimy tak, no coś tam, nie, ale kasę trzeba zarobić, coś tam ten, chce się jakieś autko czy coś. On mówi, uważajcie na dziewczyny, ja kuźwa 6 sztuk już przerzuciłem, każda kuźwa obiecywała, że zostanie, że będzie czekać, kurwa, i co? I poszła w końcu. Miesiąc mijał, 2 miesiące i poszła, także to jest ta kwestia, gdzie jeśli jesteście młodzi, to na pewno jakiś tam czynnik taki jest, że jeśli tej dziewczyny nie zadbacie o nią, a ona potrzebuje tego czasu przebywania z wami, to być może znajdzie sobie kogoś innego. Proszę, Karol, teraz plus, bo ja już tutaj tak dodałem, że słuchać nie można, tak? Plus, no nie wiem, no jeżeli nie jesteś z zawodu lekarzem, no to na pewno plusem są zarobki w tym zawodzie, tak? Wynagrodzenie, no jakieś tam, no, jak tam nie mamy jakieś tam, nie wiem, no naprawdę dobra, musiałaby być bardzo dobra praca, żeby zarobić tyle na miejscu, co zarabia kierowca, tak? Tak. To na pewno, no tak, no. No ale te zarobki, czyli od czego są zależne te zarobki? No przeważnie to od czasu spędzonego w kabinie, tak? Przejechanych kilometrów. Tak. Zrobionych ładunków. Nie płacą za jeżdżenie, tylko za spanie w kabinie. Tak. Im dłuższe trasy, tym większa kasa. No. Czyli jest to plusem, tak, że miesiąc pracujesz,
czy tam wiadomo, co maksymalnie 24 według przepisów możesz robić w trasie, a 45 w domu, tak? Czyli możesz... No to tam różne są systemy. Tak, różne są systemy. Chodzi o to, że im dalej ciężarówka zajedzie, tym większe, lepsze są pieniądze za frak. Jak jeździ tutaj tylko po województwie, no to tam... Co tam? Nie zarobi. No. Nie zarobi. Ma jakąś stawkę tam z kilometra. Jak już jedzie, powiedzmy, jedzie na Unię, gdzieś tam Niemcy, Belgia i wraca, no to już jest lepiej, już jest dobrze, nie? A jeszcze jak może tam pojechać i tam jeszcze poprzerzucać ten towar. Czyli długo dalej, siedzieć w kabinie. Długo siedzieć, tak, bo te frachty, które są wyjazdowe i zjazdowe, są mniej płatne niż te, które tam się przerzuca, nie? No i automatycznie szef może więcej zapłacić. Czyli młody taki amator może zarobić 5000 zł, tak? No to amator taki, bez tego. Mówię amator, tak? Bo wiesz, oglądają nas na pewno też przyszli kierowcy, którzy mają 16 lat, 15, 17. Czyli przychodzi, zaczyna pracować i do pół roku być może da radę zarabiać 5000 zł, bo się uczy, tak? Tak, bo się uczy. A po jakimś innym nie czasie nic umieć, może zarabiać 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tysięcy też może zarobić? No, to już ciężka sprawa. Dobra, kontynuując, czyli zarobki. Okej. Plusem, ja teraz dam plus, ty dasz minus, no nie? Okej? Kolejnym plusem może być zwiedzanie. Dla wielu może być to fajnym plusem. Dla wielu kierowców, którzy lubią podróżowanie po Europie, dla wielu osób, którzy lubią przejazd przez różne miasta, wiadomo, że z perspektywy tego transportu nie zwiedzisz tak, jakbyś pojechał na wycieczkę, tak? Ale nawet w naszych sytuacjach się zdarzyło, że gdzieś tam w paru miejscach byliśmy. Tak. I jeśli osoby są, które lubią poznać kultury innych państw, dania innych państw, kuchnie innych państw, Europy nawet, Italia, Francja, Hiszpania, to może to być plusem, no nie? Może to być plusem, z kolei może to być to... No wymaga to jakiegoś tam wysiłku jeszcze, tak? Też. Albo gdzieś trzeba dojechać jakimś tam, czy metrem, czy autobusem, czy na pieszo iść, nie? Taksówką, ale to tak i tak, no powiedzmy, no taniej wyjdzie podjechać taksówką, nie wiem, tam 5, 8, 10 km niż lecieć samolotem z Polski i wynajmować hotel gdzieś tam, nie? Tak. Tak, czyli to z kolei minus. Jaki minus? Może być kolejny minus? No, że nie ma toalety, tak? Nie ma żarówce, no. Tak. Trochę tam, no trzeba się przyzwyczaić do tych gorszych warunków sanitarnych. Nie jest to takie, tam na początku może jest straszne, ale później się człowiek przyzwyczaja. Później też poznaje miejsca. Poznaje miejsca, tak. Są lepsze miejsca, gorsze miejsca. Co tam? No tam prysznice, nie prysznice. Są jakieś tam bardzo fajne prysznice, takie przytulne jak w domu prawie. To tak. Człowiek szybko takie miejsca pamięta i do nich tam wraca, nie? Jakby tam ktoś chciał, to nie ma problemu codziennie się myć. Codziennie się myć, nie ma problemu, nikt tak... Ci, co mówią tam te żarty, że czekaj, ja bywam, był właśnie taki żart, że kolego, wiesz może, czy tutaj jest, wyłączę radio, żeby nie, kolego, wiesz może, czy tutaj na tej stacji jest prysznic? I nagle drugi zaraz się odzywa, nie wiem kolego, bo ja co weekend w domu bywam. Czyli wychodzi na to, że niektórzy się co tam 5-6 dni nie myją, nie? 5-6, tak. A da się codziennie. Nie zawsze, znaczy to nie zawsze wyjdzie też, nie? No. Ale na przykład metody bywają, że i w okresie letnim możesz się umyć z bańki. Tak, z bańki, tak. Czy z jakiejś tam, takie są czarne worki, tak. Ze słuchawkami, że się od słońca nagrzewają. Tak, i powiesisz sobie gdzieś, położysz, on się nagrzeje bez problemu, bo często no, w lato no, zazwyczaj jest gorąco, tak? Jak nie, to możesz sobie gdzieś podgrzać trochę w kabinie wody i zawsze można się umyć. Tak, no na pewno dla wielu osób też to będą takie no, warunki nie do przyjęcia, tak? Na pewno tak. Ale
No ale tak jak dla nas, to nie sprawia żadnych tam problemów. Tak. Kolejnym aspektem takim i plusowym, w sumie minusowym, tak? To jest dieta. Czyli jeśli chcesz taką zróżnicowaną, mocno dietę trzymać i nie wydając przy tym sporej ilości kasy, to jednak w ciężarówce jest gorzej, tak? No, tam niektórzy to mają całkiem dobrze wyposażoną kuchnię w ciężarówce. Wszystko mają. Nie, wszystko. W ogóle niektórzy mają oddzielną jakąś paleciarę i mają normalnie pełne naprawdę obiady, kartofle, frytki, kotlety, warzywa, owoce, wszystko. Wszystko, tak. Tak, dżemy, ziarna, kasze. Brak jakieś ograniczeń. Tak, brak ograniczeń, po prostu mają tak dietę, że ja pewnie w domu tak nie jem. I na pewno Raptus, na przykład, to ten z influencerów, on teraz ma kanał chyba też YouTube, więc to jest ta osoba, która naprawdę tam mega dodaje jakieś gofry z truskawkami, z jakimiś dżemami, z jakimiś tam, kurczę, dania. No naprawdę, to jest tak zróżnicowane, że ja w domu tak nie jem, sorry, przyznam się. Ale z kolei niektórym to może być uciążliwe, że kuchenkę musisz wyciągać. Kurczę, tutaj przyjechałeś ten czas. Musisz wyciągać i działać, no nie? Z kolei możesz przygotować też w domu. No, mówi się, że dla chcącego nic trudnego, ale jak się trafi mężczyzna w tym zawodzie taki typowo tylko techniczny do prac, zero jakichś możliwości kulinarnych, to chciałby, żeby kobieta mu podała w domu to jedzenie, to tutaj będzie miał gorzej w tym kierunku, albo wydać więcej kasy i gdzieś tam jeść. No z kolei w Polsce czasami możesz wydać 20 zł, a w ciężarówce za tyle byś nie ugotował, bo policz gaz, policz czas, tak, policz... Tak, w Polsce można gdzieś tam się stołować, bo na Unii, no to tam powiedzmy, żeby obiad z popiciem jakimś to... To 10 euro minimum. 10 minimum, a tak to 15. 15. No. Czyli cała, już nie mówię o Francji, to już kosmiczne ceny, nie? Tak. 15 euro, no to trochę się mija z celem, żeby tak dwa posiłki dziennie zjeść za 15, po 15 euro, to wyjdzie na to, że po co jeździć, tak? Dokładnie, tak, dwa posiłki dziennie, tak. Czy śniadanie zjedz za 7, obiad za 15, a kolację nawet nie jedz, to już masz ponad 20 euro. No. I daj coś jeszcze, kawę, może ktoś lubi, może dobra, kawę zrobi w ciężarówce, ale to wszystko, wiesz, plus jeszcze jakieś tam, wiadomo, że to nie zawsze, czasami obiad zjesz za 31 na obiad będzie kosztował. To różne są ceny, naprawdę, we Francji to gdzieś kolos możesz trafić. Pracy. Co tak ci wpadło, że wiesz, że na przykład w jednej firmie, możesz porównać firmy, że w jednej firmie to było zarąbistym plusem, a z kolei w drugiej, że zależy od firmy. Możesz porównać, tak? Ale z kolei na czym to się... Czy podobne zarobki, ale inne postępowanie. I te ci pasowało, a te nie, na przykład. No nie wiem, no w jednych firmach masz wolną rękę, wszystko możesz... Sam sobie ustalasz, którędy jedziesz... Czy dzisiaj załadujesz, czy jutro załadujesz, nie ma takich terminów, tak? Sam sobie ustalasz dzień pracy. Jak że możesz pasuje, stanąć wcześniej jak nawet, jak ci tak? Nie pasuje, to stajesz dzień wcześniej, tak. Możesz sobie wybierać roboty, że ktoś dzwoni, mówi, że o, tam na kiedy szykować roboty. To mówisz, no tam jutro rozładuję. Dobra, przykładowo, ja jestem spedytorem twoim, no nie? No. Witam panie Karolu, jak tam pan się ma, jak tam? W porządku. Na kiedy tam planowany rozładunek? No rozładunek miał być na dzisiaj, ale coś tam korki były, tego nie dojadę i będzie jutro rano. A dobrze, dobrze, panie Karolu, nic się nie stało. Jutro rano rozładunek, czyli po południu możemy coś planować. Tak. Tak. A pasowałaby Italia? Italia by pasowała z Belgii? Nie, Italia może nie, bo chciałem do domu wrócić, coś tam tutaj raczej na powrót. A jakby z tego, z Zebrugi do Bierunia? Może być, poproszę. No to ja postaram się załatwić, także proszę tam spokojnej, szerokiej drogi życzę i proszę mi dać znać od razu po rozładunku. Tak, dziękuję bardzo. A z kolei w innej? W innej firmie to ja będę spedytorem, tak? Tak. I dzwonię do ciebie.
Halo. To masz być tam, cześć, tu spedytor. Masz być na 19, a ładujesz jutro o 6 i jedziesz na wodę. Halo! Tak by wyglądało? Tak wyglądało. Czyli z jednej strony to plusuje, że jak możesz wybierać, to dla ciebie to jest plus, tak? No jakiś tam plus jest, nie? Ale z drugiej strony, jak masz tak, jak cię pilnują, to jesteś bardziej systematyczny, nie lenisz się. I też rośniesz w górę. Rośniesz, w sensie takim trochę mobilności, powierzania wszystkiego, obowiązków więcej masz, jakby musisz wszystkiego dopilnować, tak? Tak, tak. Bardziej się wysilić, tak? Dobra, kolejnym minusem, jakim ja wam podrzucę, to jest tachograf, który ci liczy czas, który ci przez ostatnie moje 8 lat, jak ja byłem w domu, resztę możemy sprawdzić w tachografie. Czyli jak na przykład bywam 8 dni w domu, razy 12, no nie? I razy 8 lat. Czyli te dni nie wiadomo, co tam robiłem do końca, a z kolei te w tachografie to wszystko można spisać. Co robiłem na początku, jak zaczynałem jeszcze na tarczkach, teraz jak już na karcie można gdzieś to odnaleźć. Nie wiem, jak długo, chyba firmy muszą przez pół roku przechowywać, czy tam do 5 lat, aż... Dobra, nieważne. To jest nieważne, ale chodzi o to, do czego chcę nawiązać, że minusem w tej pracy może być to, że jeśli pracujesz na maksa z tym tachografem i wyjdzie ci jedna noc jazdy, w dzień śpisz, a jest 35 stopni na dworze, temperatura powietrza w kabinie jest 45-50, nie wyśpisz się, masz kolejną noc i często na przykład cię goni, że musisz termin rozładunku czy coś i już śpisz, przysypiasz, albo zdarzają się sytuacje, że ocierki łapiesz, to może być wielkim minusem, gdzie trafiają ci się gdzieś te noce, jedna, druga, trzecia. Może tak się zdarzyć i dla mnie się zdarzyło nieraz, naprawdę może się to zdarzyć. Wyjedziecie gdzieś tam w takich godzinach nocnych, przepisy mówią swoje, ale przepisy mówią swoje, a praktyka jest praktyką. Naprawdę wam mówię praktycznie, wszystko na tym kanale jest z praktycznego punktu widzenia, nie z jakiegoś tam przepisu. I to jest może być wielkim minusem, choć czasem gdzieś tam... Ale to... Według mnie to tachograf też jest takim plusem. Też plusem. Bo dzięki niemu jakieś są ograniczenia w tej pracy w ogóle. Dokładnie, nie, dlatego tak. Przejeżdżasz tam 4:15, stajesz, masz 45 minut przerwy i nie masz wyrzutów sumienia, o, że stanęłem, że marnuję czas. No po prostu tak musi być i tyle. I tak samo tak. 10 godzin w dzień wyjedziesz i koniec. Bo jakby nie było tachografu, to wiesz, ile by ci kazali jechać. Bardzo dobrze, że mi przerywasz, bo nawet były artykuły w TVN-ie o busach, że on stanął na 5 minut, kierowca z zagranicy stanął na 5 minut i sytuacja dochodzi do tego, że sytuacja tak. Właśnie policja nas mija, nie wiem, czy to widzicie, nie wiem, czy jakiś mecz będzie, czy coś. Dochodzi do tego... Ty, czemu ty stoisz? Jechać dalej, na jutro na 15, a już nie śpisz 15 godzin. No na busach tak jest, że dwie doby stoisz, nie masz nic do roboty, a później dwie doby jedziesz. Dosłownie, 40 godzin jazdy, tak? Bo jest robota i masz jechać. Tak, i mówię, w TVN-ie był artykuł, że ostro masz i tam ostre SMS-y, wszystko było pokazane, jak cisnęli ich, no nie? Jak cisnęli kierowców, czyli my byśmy mieli podobnie, tak? Ale wiesz, tak, na co by się przełożyło? Że zwiększenie z umieralności by było w Polsce i na świecie dużo większe. Bo bardzo dużo by się nawybijało osób. No, ale to ciężarówka, wiesz, kierowca to jeszcze jedna osoba, ale taki zaspany kierowca w korek, jak wiesz, że to może zabić i 8 osób. I 10. I 10. Pożar wybuchnie, to wiesz. W korek wystarczy, wjedziesz, a 40 ton to ciężko zatrzymać. Wystarczy, że paliwo się wyleje, zapali się i dziękuję. I może być więcej osób po prostu... No dobra, nie kalkulujmy w tych aspektach, bo na szczęście mamy te tachografy. Z jednej strony szczęście, z drugiej strony trochę gdzieś bywają momenty męczące. Ale no tak się zdarza. I tak sama sytuacja jest z inspekcją, tak? Transportu drogowego. Też tak kierowcy przeklinają, ale dzięki temu... Przynajmniej mają hamulce i opony, tak? Tak. Żeby nie było inspekcji, to wiadomo, jakby te samochody wyglądały.
Stan techniczny, tak? Stan techniczny byłby krytyczny. Auto miałby tylko spełniać jeden warunek, jechać, tak? A już hamować niekoniecznie. Jechać, obserwować. Jechać, obserwować, tak, hamować oczami. Hamować oczami albo retarderem, o ile jest retard. A, retarder zapomnę. No dobra, takie aspekty, czyli aspekty. Czyli mamy ten ograniczony czas pracy i bardzo dobrze. Sprawne auto. Można się o 9 godzin wyspać. To dzięki inspektorze tam, że możemy wyspać się i tak dalej, tak? Tak. Kolejną sprawą taką, co może być taką sprawą? No kolejną sprawą przecież może być chłodnia, tak? Że chłopaki z chłodni nie chodzą głodni. O, tak? To może być wielkim plusem. Hasło. Hasło. Główne hasło przewodnie. Chłopaki z chłodni nie chodzą głodni. Tak. Za to z brzuchami, tak? Dobra. Co jeszcze tak kluczowe, jakieś takie czynniki zachęcające do tej pracy? Gdybyś miał przed sobą 19-latka dzisiaj, czym można by było go przekonać? Słuchaj, młody, idź na kierowcę, to jest perspektywa, to jest coś. Poznasz języki albo coś. Da się nauczyć języków przez parę lat i być kierowcą? Da się, tak. Angielskiego, niemieckiego. No przecież są kierowcy, co przed tą pracą nic nie umieli, a teraz już po niemiecku gadają. Rozmawiają, tak, bez problemu. Po niemiecku, po angielsku, po hiszpańsku nawet. Po francusku. Tak. My się teraz zaczniemy hiszpańskiego może uczyć. Powoli, jakby teraz latamy właśnie na Hiszpanię. Na Hiszpanię, tak. Co tydzień w Hiszpanii. Czyli to. Czyli to jest... Podwójna obsada ma jeszcze taki plus, że my jesteśmy co tydzień w Portugalii i co weekend w domu. Tak. Praktycznie. To, bo co 8 dni w domu. Tak, podwójna obsada. Z Portugalii czy... i z powrotem, no a w pojedynczej to by trzeba było 2 tygodnie. Tak, i na przykład plusem to jest, a z kolei minusem 21 godzin pracy. Podobno na dyżurze kierowca według przepisów ma siedzieć na fotelu, no nie? Ja tutaj nie promuję, że tam musi leżeć na łóżku, musi coś tam czy coś tam, ale wszyscy wiedzą, jak szkolenia u mnie wyglądają. Nie wszyscy wiedzą, no wiele osób wie. 20 tysięcy ludzi prawdopodobnie wie, jak wyglądają te szkolenia. Tak. Na dziewiątkach nie śpimy, tak? No tam trochę, tam ze 3 godziny. Nie, no się tak. Dokładnie. Można się wyspać w innym czasie. Tak. To jest tak... Nielegalne. Z jednej strony plusem, minusem. To można sobie odebrać, jak kto uważa. Kolejną sprawą to ja uważam za spory minus, że zarobki zarobkami, ale my mamy najniższą krajową. 5%. Ale to wszędzie, na budowach, gdzieś tam po magazynach też tak samo mamy. Tak wszyscy mają. Tak po prostu mentalność jest w Polsce. No na państwowej robocie, no podatki są za wysokie, no. Oni się narzekają, że pracy nie ma, że bezrobocie, a to jest najbardziej obłożony podatkami, te połowy przecież zabierają, tak? Tak. No. Nie, no tak, czyli po prostu czyli tak zarabiasz podatki. 7 tysięcy, dostajesz na rękę, a jakbyś miał wszystko ubezpieczyć, to byś dostał 5. Bo 2 dodatkowo by jeszcze, oprócz tego, że i tak 1000 zabierają, to jeszcze dodatkowo 2 by zabrali. Dodatkowo 2 by zabrali, tak. Tak. Czyli wszyscy kierowcy, wszyscy ludzie zatrudnieni mają pretensje do swojego szefa. Często nazywanego dziadem, czy jaśnie panem, czy jakoś tak. Hadziajem. I mają do niego pretensje, ale z kolei można zostać przedsiębiorcą, tak? Tak, ja zawsze mówię, że każdy pracodawca powinien płacić tyle, ile musi, a głupi płaci więcej. Tak. Tak, no i to jest taki czynnik, taki i z jednej strony można iść na budowę, można iść do Biedronki, też zarabiać najniższą krajową i tak? Też zarabiać najniższą nie, krajową. Nie, w Biedronce jest pełna kwota. Znaczy, pełna tam kwota. Są jakieś premie dają. Albo iść na kierowcę i zarabiać na przykład 2 razy tyle, a od najniższą mieć, tak? Tak, że przepracując całe życie w Biedronce będziesz miał wyższą emeryturę niż będąc kierowcą, który tam 7-8 zarabia, czy tam 6.
to ten będzie miał najniższą, a w Biedronce będzie miała osoba większą emeryturę. Tak. Znając AWR-a z kanału, z poczynań AWR-a, zajmuję się też rolnictwem, gdzie ja już mówię na pełen etat rolnictwem, nie chciałbym się zajmować. Ja lubię swoją pracę w rolnictwie, jest to trochę hobbystyczne, trochę przynosi mi to jakiś tam dochód. Jakbym miał z tego żyć, to prawdopodobnie bym umarł już, ale jeśli robię to dodatkowo, gdzieś tam w wolnym czasie, wezmę wolne, robię to z przyjemnością, to sprawia mi, moje życie wygląda bardziej tęczowo-kolorystycznie, tak? Tak. W sensie takim wachlarz taki tak. Możliwości jest. Ale nigdy w życiu nie chciałbym pracować tylko w rolnictwie. Z kolei druga sprawa, nigdy w życiu nie chciałbym też tak do końca być kierowcą takim. No z kolei jestem na pełen etat i tak dalej, ale no w przyszłości chciałbym jeździć trochę mniej. Jakby jak 90 godzin na 2 tygodnie można wyjeżdżać, to ja chciałbym wyjeżdżać 55-60. O, na przykład w przyszłości. Więcej w domu. Tak. Być po prostu więcej w domu, bo na dzisiaj każdy mówi, jeździsz jak wariat, ale ja jeżdżę, bo chcę zarobić i odłożyć, no nie? Wiesz, o co chodzi? Tak. Zjeżdżamy tutaj inne. Jakieś efekty widać. No jak chcesz, tu jeszcze dalej. Jeszcze kawałek pojechał. Na 393 będzie Lotus. Dobra, kolejna sprawa. Nie trzeba nawigacji. Do czego dążę? Przepraszam, tak. Znaczy, no, nawigacja niepotrzebna. Tak, no tutaj dwójka, czwórka, o, tam się od razu tak trochę się wie, o, nawet nasz stoi. Kolejna sprawa, czekaj, bo ja nawiązuję do tego, czy ty zamieniłbyś zawód, na przykład na pracę w kamieniołomach, na pracę w rolnictwie, na pracę jako hydraulik, mechanik, no nie wiem, po prostu, czy gdybyś mógł cofnąć czas, czy na przykład zostałbyś ninją, czy bezrobotny? Nie, nie. Wiesz, chodzi o to, czy, bo mówią, wiesz, wielu kierowców, tu już w komentarzach nawet piszą. Teraz już w tym momencie minęło tyle czasu w filmie. W tym momencie w komentarzach napisali nigdy w życiu kierowców. No nie, nigdy w życiu. A nikt nikomu nie każe. Nikt nikomu tak. To trzeba trochę lubić, bo jak tylko ktoś patrzy na pieniądze, no to tu się nie odnajdzie. Tak. Czyli jednak musi coś być. Dobra, a co powiesz o takich sprawach? Po co ci to? No jesteś młodym kierowcą, dobra, ty masz już, Karol, swój wiek i tak dalej, ale często nawiązując do młodych, jest 20-latek, widać po nim, że to jest 20-latek, od razu widać, że jest młody, albo często nawet młodszy i on, kurde, dziwisz się, on już jeździ. No i dobra, i spotykacie się na parkingu. Chciałbym, żebyś to skomentował. Ja jestem driverem i spotykam tego młodego, który przychodzi do mnie o coś zapytać. Przepraszam, a ty wiesz, jak tu się na stacji płaci coś, czy dają obiad, czy coś, no nie? I ja mówię, zaraz, a co ty? Jeździsz ciężarówką? A on, no tak, tak. Jeżdżę, taki, wiesz, trochę speszony, no nie? I ja mówię, daj spokój! Człowieku, ty się zmarnujesz, przestań! Przepadniesz! Rzuć tą robotę, weź kurwa, jeszcze lepsi są. Jezu kochany. Ciebie mama chyba nie kochała, że ci pozwoliła pójść na taki zawód. Ludu, ty się zwolni. Przestań, młody, przestań, ja ci nie powiem. Wiesz, chciałbym, żebyś skomentował. Takie komentarze i dużo takich jest komentarzy, naprawdę, ja miałem dużo takich komentarzy. Albo czekaj, kolejna, jeszcze ci przerwę. Kolejna sprawa. Przychodzisz do firmy, spotykasz i chciałbyś, oczekujesz może choć w jakimś małym stopniu, że podjeżdżasz na jakąś centrum logistyczne, gdzie często się ładujecie albo często przybywacie i chociaż w małym stopniu chciałbyś poczuć z tej samej firmy jakiś taki chociaż dreszczyk pomocy, no nie? Że poczekaj, młody, widzę ty pierwszy raz, ci pomogę tam cofnąć, drzwi ci otworzę, dam ci kilka rad. Ty, słuchaj, ty tam źle robisz, czekaj, ja ci pomogę, wiesz. Chociaż w małym stopniu, a na przykład słyszysz, co? Tutaj nie zarobisz, co? On ci nie napłaci. Hadziej ci nie napłaci. Weź uciekaj z tej firmy. Wiesz, dużo takich rzeczy ja miałem. Co, jak ty się, Karol, do tego odniesiesz? Nie wiem.
może boją się, że ich ktoś, kurczę, że będzie ktoś lepiej jeździł od nich, no i roboty podbierze. Że będzie ten młody umiał na Atlasie jeździć, tak, na mapie, tak? Że się okaże, że młody po roku umie tyle samo, co stary 40-latek, tak? I jeszcze nie ma ludzi. Jeszcze nie ma ludzi, tak. Bo właśnie z kolei jest sporo, właśnie teraz sporo jest komentarzy w jedną stronę i w drugą stronę, że ten zawód zniszczyli młodzi kierowcy. Starzy też byli młodzi, tak? Tak, ale że oni, ci starzy, jak byli młodzi, to oni robili swoje, a ci młodzi autentyczni teraz robią wszystko nad wymiar. To, co szef każe, to, co Hadziej każe, no oni się tak słuchają jak maszyny. Zawsze tam mówili, że jacyś przodownicy pracy, że normy zawyżają, że wlewają za swoje, tak? Tam, tak? Że paliwo zaniżają, bo jeszcze za swoje wlał. Tak. No nie wiem, co jeszcze tutaj mogę więcej dołożyć do takich sytuacji. No najgorzej skutowy. Największe ryzyko, jak ktoś młody nie wie, czy chce, czy nie chce, no to najgorzej z tym prawem jazdy, tak, bo trzeba dyszkę wywalić. Dyszkę wywalić, tak. No, ale jak już by się taki zdecydował i tą dyszkę wywali, no to później iść do pracy, można, jest tyle miejsc, żeby się tam nauczyć bezstresowo. Jest taki aspekt, gdy traficie do AWR-a na szkolenie, czy traficie do Karola, to już znacie nas z tych filmów, jakimi mniej więcej tak jesteśmy ludźmi. Jak tam wam gdzieś grzmota jakiegoś walniemy tam z tyłu w plecy czy coś, no to... Nic nie trzeba umieć, tylko mieć prawo jazdy i jechać, tak? Tak. Mieć prawo jazdy. I zero stresu. Zrobione w Polsce, a nie kupione na Ukrainie. I traficie, tu nie kokietuję, tylko mówię jak jest. Traficie właśnie w taki aspekt. Siema Andrzej, chciałbym pojeździć, chciałbym zobaczyć jak to jest, chciałbym być pod tą ręką. Siema Karol, ty jesteś taki spokojny, na wielu filmach cię oglądałem, ty jesteś jakaś kurde, jakiś wulkan spokoju, jakiś tam, nie wiem jak się mówi. Ale, znaczy, tak piszą, no, pod wieloma filmami, po prostu cytuję, no nie? I dorzucając do tego wszystkiego, siadacie i jesteście tak jakby anioł stróż nad wami czuwał i odrabiacie w 2 miesiące, odrabiacie prawo jazdy i po 2 miesiącach rzucacie, macie uprawnienia? Tak, o, właśnie, na 2 miesiące można przyjść, odrobić prawo jazdy i zrezygnować. Nic nie tracicie, a przynajmniej macie pewność, że to nie dla was, czy ewentualnie dla was. Nie? Tak, czy ewentualnie dla was. Ja myślę, że jeśli ktoś taki zaszczepik ma od zawsze z tą kierownicą, to on czuje, że to jest dla niego. Ja miałem, no nie? Ogólnie tak z perspektywy lat, z 8 lat, no ja cofnąć się 8 lat do tyłu, gdy zaczynałem robić prawo jazdy, to ponad już 8 lat, to ja bym zrobił je jeszcze raz i gdybym mógł cofnąć jeszcze raz czas, to jeszcze raz bym je zrobił, bo naprawdę nic nie straciłem. Słuchajcie, ja przez te... stać mi jest na samochód, stać mi jest na wycieczkę, stać mi jest zabrać gdzieś dziewczyny, jak kiedyś były dziewczyny, tak, później narzeczona, żona teraz i stać mnie z żoną na wiele, wiele przyjemności, tak? Dobra mordeczki, przerwało mi, bo bateria padła, ale kontynuując nam przerwało w sumie. Stać nas po prostu na wiele rzeczy, czego nie moglibyśmy sobie pozwolić, gdybym zarabiał 2,5-3 tysiące, tak? Stać mnie na przykład na lepsze sprzęty RTV, AGD czy coś. No ogólnie stać na wyższy poziom życia dzięki tym zarobkom. I w sumie są plusy, wiadomo, jak wszędzie, w każdej pracy i są też minusy, jak w każdej pracy, więc, ale tak jak wam mówię, to jak żyję od 8 lat, jak rozwijam się i będę się rozwijał, jak zainwestowałem trochę w rolnictwo, trochę inwestuję w coś jeszcze, ale może kiedyś się dowiecie w przyszłości, także trzymajcie kciuki za tą pracę, za ten transport, za to rolnictwo, za ten kanał, aby jeszcze gdzieś tam piął się do góry, wbijcie jakąś subskrypcję, wbijcie łapę, jeśli wam się podoba takie zwyczajne życie, zwykły kanał, zwykłych ludzi, zwyczajne życie takie pracowniczo-rekreacyjne trochę. No i przekażę wam jeszcze Karola i Karol może powie wam, czy on by tą pracę rzucił, zamienił, czy radzi, żeby jeszcze bardziej się w tym rozwijać, czy
całkowicie, żeby z transportu zrezygnował cały świat. Co mam powiedzieć? No ja pracuję, no. Na razie nie zamierzam rzucać i tyle, no. Mi tam pasuje, no. Takie kwestie aspektowe, szybkie. Karol nie lubi się mocno rozpinać, rozmilać, tylko już wiadomo co i jak. Także pożegnaj się, Karol, z widzami. No, do następnego. Siemanko, trzymajcie się.